MGHS, czyli chińsko-brytyjski dowód na to, że dziś dobrze wyglądający, dobrze wyposażony SUV nie musi być drogi. Ba, powiedziałbym nawet, że jest tani. Na pewno tani w porównaniu do konkurencji. Ale dlaczego taki jest? Oglądajcie do końca. W tym filmie opowiemy wszystko, co powinniście wiedzieć, zanim zdecydujecie się na jego zakup. Zapraszam. Przez lata producenci przyzwyczaili nas do tego, że oferują samochody, które wyglądają jak stworzone od szablonu. Wiecie, inne rozmiary, ale grill, lampa, linia są podobne. W przypadku MG, przynajmniej teraz na polskim rynku, jest inaczej. HS różni się zupełnie od ZS-a czy MG4, ale co najważniejsze, nie różni się od europejskiego standardu rynkowego. Ponownie każdy zobaczy tutaj inną mieszankę, zresztą możecie napisać w komentarzach, jakie wy tutaj widzicie modele. Ten samochód jest wyposażony absolutnie znakomicie jak na swoją cenę. Dostępne są trzy wersje wyposażenia, Standard, Excite oraz Exclusive i już ta podstawowa jest całkiem przyzwoita. Oferuje na przykład tempomat, dostęp bezkluczykowy czy system multimedialny, kosztuje 103 800. Średnia opcja to wydatek rzędu 109 500, a najwyższa, czyli Exclusive, to 117 300, ale tutaj jest już na wypasie. Dach panoramiczny, kamery 360 czy tapicerka z elementami Alcantary. Skrzynia automatyczna jest dostępna dla dwóch wyższych wersji, kosztuje około 6000 zł i to tyle. Więcej dodatkowo płatnych opcji nie ma. No, ewentualnie możemy dopłacić za lakier, no i są pewne opcje, które zarezerwowane są tylko dla odmiany z automatem. Podoba mi się ta prostota konfiguracji, choć myślę, że w gruncie rzeczy jest to po prostu optymalizacja procesu produkcyjnego. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, możemy to zrobić przyciskiem albo z kluczyka. Niestety podnosi się ona no niezbyt wysoko, jak ktoś będzie miał powyżej 1,80 m, to będzie mógł głową się uderzyć. Drugie niestety to jego pojemność, no bo jak widzicie bagażnik jest płytki i ma zaledwie 448 litrów pojemności, co jak na ten gabaret jest mało, bo praktycznie tyle samo ma mniejszy ZS. Sporo przestrzeni tutaj zmarnowano. Zobaczcie, pod podłogą tego miejsca jest dużo, zmieściłoby się spokojnie pełnowymiarowe koło, a mamy zamiast tego taki stropian na zestaw naprawczy, gaśnicę i tak dalej. Gdyby to wszystko wyrzucić, no to wtedy cały nasz zestaw walizek się zmieści. Jeśli tego nie zrobimy, a chcielibyśmy zamknąć roletkę, no to tych walizek tutaj bardzo malutko się zmieści. Po wyrzuceniu roletki można tę przestrzeń poprawić, ale wtedy jest to trochę niebezpieczne, no bo bagaże mogą nam przelecieć do przestrzeni pasażerskiej. Natomiast imponujące jest wykończenie tego bagażnika miękkimi materiałami. Pod tym względem się naprawdę przyłożyli. Jest światełko, nie ma żadnych haczyków ani zaczepów i malutki schowek wnęka po prawej stronie. To wszystko. Wnętrze robi rewelacyjne wrażenie. Zaprojektowane jest ładnie, materiały są miękkie, nawet tutaj w górnej części deski rozdzielczej daszek nad zegarami ma ekoskórkę z perforacją częściowo. Do tego jakieś przyszycia, srebrne elementy, elementy z piano black, tutaj stylizowane na szczotkowane aluminium. Fotele wyglądają bardzo atrakcyjnie, mają zintegrowane zagłówki. Do tego elementy są spasowane solidnie, nawet ten wystający ekran nie trzeszczy, więc super. Kabina jest także ponadprzeciętnie przestronna, szczególnie jeśli chodzi o jej szerokość, ale każdej wysokiej osobie tutaj miejsca nie powinno zabraknąć. Ja mam zaledwie 177 cm wzrostu, więc wspomagam się tak zwanym testem kapelusznika. W ten sposób dodaję sobie kilka centymetrów długości tołowia i jak widać zapas nad głową nadal występuje. Trzeba wspomnieć, że fotele posiadają elektryczną regulację. Manualna jest tylko regulacja odcinka lędźwiowego. Ten zakres regulacji jest bardzo szeroki. Fotele są wygodne, mają świetne trzymanie boczne. Kierownicę też można regulować w dwóch płaszczyznach. Jedyna rzecz, do której bym się przyczepił, to że siedzi się tutaj troszkę za wysoko. Chociaż tych niedoskonałości znalazłem tutaj więcej. Oto one. Jakość obrazu z kamer 360 jest fatalna. Umiejscowienie diody od martwego pola w nietypowym i nieintuicyjnym miejscu. Naprawdę nie można było tego załatwić jednym guzikiem pracującym góra-dół? System bezkluczykowy jest, ale trochę jakby z poprzedniej epoki.
Na środku deski rozdzielczej dotykowy ekran multimediów. Trzeba wspomnieć, że jest on inny niż w ZS-ie, no i co ważne, ma język polski. W głównym widoku mamy jakby dwie strony. Na pierwszej radio, muzyka i Apple CarPlay oraz Android Auto. Niestety ta ostatnia jest dostępna po kablu. Na drugim ekranie kilka ikonek, które doprowadzą nas na przykład do ustawień, galerii obrazów, kamer 360 czy do nawigacji. Niestety wszystko to działa dość wolno, zdarza się, że to się przycina, czasami ten dotyk nie złapie, no nie jest idealnie. Kolejna rzecz to niezbyt intuicyjne poukładanie i poruszanie się po bardziej szczegółowych ustawieniach czy funkcjach. Jeśli wejdziemy na przykład w asystent kierowcy i są oni wymienieni tutaj w prawym górnym rogu, a funkcje wyświetlają się niżej, no nie wydaje się to być najwygodniejsze i najbardziej korzystne z poziomu tak zwanego user experience. Ponadto, jeśli chodzi o wyrazistość i płynność działania tych multimediów, zarówno tego ekranu, jak i tego, gdzie zegary, to trochę to sprawia wrażenie, jakby to był po prostu tablet sprzed kilku lat. Kolejna nieco irytująca rzecz to sterowanie klimatyzacją. Mamy tutaj co prawda rząd przycisków, ale został on wykorzystany niezbyt optymalnie. Co prawda możemy odpalić sobie szybko ogrzewanie przedniej lub tylnej szyby, natomiast żeby wejść w szczegółowe ustawienia klimatyzacji, klikamy ten fizyczny przycisk, a resztę ustawiamy za pomocą ekranu i tych małych, niezbyt wygodnych przycisków. Kolejny problem, może to drobnostka, zauważyliśmy to podczas jazdy w nocy. Te ikonki się świecą, a te przyciski nie, więc czasami ktoś omyłkowo myśli, że to są przyciski dotykowe, haptyczne i próbuje naciskać te ikonki, a nie te fizyczne przyciski. Przechodzimy dalej. Zamykany schowek z dwoma portami USB. Ten schowek ani te porty również nie są podświetlane. Obok jest jeszcze gniazdo zapalniczki. Podoba mi się dźwignia od automatycznej skrzyni biegów, trochę jak w BMW, to znaczy ma na górze przycisk od trybu parking. Na środku mamy zasuwany schowek, w którym znajdują się dwa uchwyty na kubki. Są one dosyć głębokie i szerokie. Nasz kubek testowy nie powinien się przewrócić. Kubeczek możemy włożyć także w sporą kieszeń na drzwiach. We wszystkich drzwiach te kieszenie znajdziemy. Podłokietnik jest regulowany na długość, nie jest niestety regulowany na wysokość. W środku klimatyzowany schowek średniej pojemności. Przed pasażerem natomiast schowek jest całkiem pojemny, wykończony surowym, czystym plastikiem z taką gumeczką, która może posłużyć jako zakładka na jakieś dokumenty. Jeszcze jeden schowek znajduje się tuż przy kolanie kierowcy. Kierownica jest ładna, skórzana, z czerwonym przeszyciem. Znajdują się na niej przyciski po lewej stronie od obsługi multimediów i telefonu, po prawej od obsługi zegarów. Jest jeszcze z tyłu dodatkowa manetka do obsługi tempomatu. Zegary są w pełni cyfrowe. Pierwsze wrażenie to dużo się tutaj dzieje. Dużo ikonek, cyferek, powiadomień. Mamy także ikonki informujące o asystentach jazdy. Nie możemy edytować tego, jak te zegary wyglądają, jaki będzie motyw wyświetlania, ale możemy zdecydować, co będzie nam się wyświetlać na środku z dostępnej puli. Możemy albo mieć informacje z komputera pokładowego, takie jak zużycie paliwa, średnia prędkość, możemy mieć monitor ciśnienia w oponach, czy wskaźnik poziomu napięcia akumulatora. Są jakieś ustawienia, jest także widok dla adaptacyjnego tempomatu. Ogólnie obsługa tego jest bardzo prosta. Grafiki, troszkę pozostawiałem do życzenia. Trzeba tutaj wtedy brać poprawkę na to, w jakim budżecie się poruszamy. Z tyłu też jest bardzo dużo miejsca. Jak usiadłem sam za sobą, to mam spory zapas na kolana. Stopy mogę wsunąć pod fotel. Nad głową też ten zapas mam. Nawet w teście kapelusznika powiedziałbym, że jeśli ktoś będzie bardzo wysoki, nie wiem, powyżej 1,90 m, to wtedy będzie miał tutaj problem z tą podsufitką. I to głównie wina tego panoramicznego, pięknego dachu, który sprawia, że to jest troszeczkę niżej. Ale tutaj w środkowej części znowu jest troszkę wyżej. O fotelach, trzeba powiedzieć, że z tej perspektywy też bardzo ładnie wyglądają. Zobaczcie, zadbali nawet o taki detal wykończenia tego otworu. Kieszeń, niczym w Lexusie. Czuć premium. Na środku kratki nawiewu, na dole dwa gniazda USB. Tunelu prawie w ogóle nie ma, więc myślę, że trzy dorosłe, szczupłe osoby tutaj się zmieszczą. Są zaczepy ISOFIX. Na środku mamy podłokietnik. Również ładnie wykończony, z uchwytami na kubki, z małym schowkiem. Nie ma niestety otworu
tak zwanego na narty. Nie można też tej środkowej części otworzyć samodzielnie, ale oczywiście oparcia można złożyć. Swoją drogą oparcia są regulowane, więc można zmienić sobie kąt pochylenia. Gama silnikowa na polskim rynku ogranicza się do jednej pozycji. Jest to benzyna 1.5 z turbiną i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Patrząc na ofertę innych rynków, mógłbym się ewentualnie spodziewać jeszcze odmiany hybrydowej. Ten silnik generuje 162 konie mechaniczne, 250 Nm momentu obrotowego. Napęd jest przenoszony zawsze na oś przednią. No i zwróćcie jeszcze uwagę na miły akcent w postaci amortyzatorów podnoszących maskę. W tym miejscu chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że znacznie więcej informacji zawarliśmy w artykule na Motopedii. Link jest oczywiście w opisie pod filmem. Nie da się wszystkich naszych obserwacji, a także szczegółowych pomiarów zawrzeć po prostu w filmie. Dobra, a teraz do rzeczy. Zaczniemy od zawieszenia. To radzi sobie dzielnie, dobrze wybiera nierówności. Jak przejeżdżamy przez dziury, to nie ma przy tym wielkiego hałasu. Samochód nie wychyla się przesadnie. Jest raczej sztywno zestrojone to zawieszenie, przez co troszeczkę brakuje tutaj pewnej sprężystości czy lekkości prowadzenia, jaką możemy kojarzyć na przykład z francuskich konkurentów. Mam jednak zastrzeżenia co do układu kierowniczego. Ten jest niezbyt precyzyjny i bezpośredni, trochę jakby był nie z tych czasów, nie z tej epoki, przez co tracimy poczucie pewności prowadzenia. W mieście pewnie to docenimy, natomiast w trasie to przeszkadza. Ale też trzeba powiedzieć, że jazda tym samochodem tak na pograniczu przyczepności no nie jest jakimś wielkim problemem. Bardziej chodzi tutaj o nasze poczucie i wrażenia. Jednostka napędowa w HS-ie ma dobre parametry. Czy to oznacza, że tym samochodem można bezpiecznie wyprzedzać na trasie? To się zaraz okaże w naszym teście elastyczności. 60 km na godzinę i zmierzymy czas potrzebny na przyspieszenie do 90. Uwaga, gaz w podłogę. No i już mam kilka obserwacji. Wynik to 3,68, czyli niezły, ale po pierwsze automatyczna skrzynia biegów nie potrafi albo nie chce redukować o dwa biegi w dół. Robi to tak jakby po jednym biegu, przez co ta zmiana, ta redukcja trwa dosyć długo. Kolejna rzecz, nie wyczuwam tutaj jakiejś wyraźnej turbodziury. Być może jest to właśnie maskowane przez automatyczną skrzynię biegów. No i kolejna rzecz, ten silnik jest pierońsko głośny. Powyżej 3500 obrotów, no to już naprawdę zagłusza nawet własne myśli. No i powoduje też pewne wibracje przenoszone na kierownicę. A skoro mowa o komforcie akustycznym, to czas na nasz test wygłuszenia wnętrza. Warunki niezbyt korzystne, szczególnie mowa o mokrej nawierzchni. Wynik to 61,4 dB. Pomiar z autostrady wyświetlamy na ekranie, a pełna tabelka jest dostępna na Motopedii. Link w opisie pod filmem. Swoją drogą skrzynia biegów to dwusprzęgłowy, siedmiobiegowy automat, na który nie za bardzo mamy wpływ. To znaczy możemy sobie odpalić tryb sport, który teoretycznie powinien wyżej trzymać obroty, choć jakoś przesadnych efektów to nie daje, ale nie ma tutaj żadnej manualnej zmiany biegów. Widoczność jest niezbyt dobra i nie pomaga to, że siedzimy tak wysoko. No widzę całą maskę, więc łatwo jest wyczuć przód auta, ale na przykład słupek A jest stosunkowo szeroki, jeszcze tutaj połączony z głośniczkiem, mocowaniem lusterka. Tylny słupek też bardzo, bardzo szeroki. Jest tam dodatkowe takie jakby trójkątne przeszklenie, ale ono niestety niewiele pomaga. Kwestie bezpieczeństwa moglibyśmy skrócić do tego, że ten samochód dostał 5 gwiazdek od NCAP. Ale chciałbym Wam powiedzieć coś więcej. Na przykład LED-owe światła dają bardzo fajną wiązkę. Tutaj zarzutów żadnych nie mam. Jeśli chodzi o asystentów jazdy, to mamy dobry, aktywny tempomat, który niestety działa tylko do 150 km na godzinę. Asystent pasa ruchu daje nam możliwość ustawienia trzech możliwych trybów. Tam, gdzie tylko nas alarmuje o tym, wibracją na kierownicy oraz powiadomieniem na zegarach, że przekraczamy linię. Mamy asystenta ruszania, ale mamy także utrzymanie pasa ruchu. No i to działa dobrze, o ile wyłapie pasy, a nie zawsze to potrafi robić, więc jakby w pełni bym mu tutaj nie zaufał. Nie zaufałbym też w pełni systemowi rozpoznawania znaków drogowych. Czasami potrafi pozytywnie zaskoczyć, na przykład rozpoznać skutecznie znak koniec ograniczeń i wyświetlać go nam na zegarach, a czasami złapie sobie 50 i pomimo tego, że wjeżdżamy na autostradę i jedziemy tą autostradą setki kilometrów, to cały czas nam tutaj mruga powiadomienie, że powinniśmy jechać 50, co jest trochę irytujące.
Jak wygląda temat apetytu na paliwo tego samochodu? No jeśli będziemy jechać w dobrych, optymalnych warunkach i to niespiesznie, to owszem, odwdzięczy się spalaniem na poziomie 6,5 litra. W mieście będzie to już 9,7, a na autostradzie ten 1,5-litrowy potwór może spalić nawet 12 litrów. Teraz jeszcze sprawdzimy przyspieszenie do setki. Producent podaje 9,9. Zobaczymy, jak będzie u nas. Wrzucamy tryb sport w skrzyni biegów. Nic więcej dla niego zrobić nie możemy. Uwaga, gaz w podłogę. Ależ ten silnik jest głośny. Bardzo wciskające, ale wynik jest zaskakująco dobry. 9,3 sekundy. Podsumowując, MG HS to duża, solidna fura, dobrze wykonana i wykończona, która, biorąc pod uwagę jej cenę, ma rewelacyjne wyposażenie. Przy pierwszym kontakcie, czy też na papierze, robi dobre wrażenie, obiecuje dużo, ale jak już się zagłębimy, przyjrzymy, zaczniemy jeździć, to na wierzch wychodzą pewne mankamenty. Otóż MG ma taką filozofię, taką strategię, że obniża cenę nie poprzez wyrzucanie jakiegoś wyposażenia, zostawia to wyposażenie, tylko że w jakiejś starszej odmianie, tak jakby ono było starszej generacji. Więc ci, którzy są przyzwyczajeni do najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą trochę narzekać. Ci, którzy z tymi rozwiązaniami kontaktu nie mieli, tego problemu pewnie nie zauważą. Kolejnym mankamentem jest silnik. Niestety jedyny dostępny, czyli 1.5 turbo, kiepsko sobie radzi na autostradzie. Jest wtedy bardzo głośno i pali dużo paliwa. Jeśli zatem jesteście osobami, które nie podróżują często autostradą, ale oczekują nowego samochodu w atrakcyjnej cenie, z bogatym wyposażeniem, nie spodziewacie się najnowszych technologii i rozwiązań, to zdecydowanie powinniście się zainteresować tym samochodem. Umiejscowienie diody od martwego... Dobra. Umiejscowienie... Powiedzcie akcja. Akcja. Umiejscowienie diody od martwego pola w nieintuicyjnym i... Nie, czekaj, jeszcze raz.